Halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, jestem już na załadunku. Dwie strony rozbebeszone i będę ładował to, co ostatnio ładowałem, papier, też do Radomska. Jeden kolega tam z firmy też już jest w środku rozbebeszony, czekamy, kurde, już no, z półtorej godziny na pewno na załadunek. Tak więc, tamtym razem w miarę rozsądnie, tym razem trochę gorzej. No. Idę na bajerę do środka, a wam się zamelduję, kiedy tutaj poszło, bo jest 11:02. Czekamy dalej. No i jestem z powrotem. Już zmierzam powoli, wolnym tempem, żółwim tempem, w nie za dużym korku, do tunelu Kennedy'ego. Już załadowany, 12:30, 12:35. Poczekajcie, bo muszę odebrać. I cyk, autostrada 44, lecimy w kierunku Kassel. O, tam za mną czerwona strzała. Kolega jedzie za mną z firmy. Lecimy sobie na tym, ale tu tak 8 godzin mam już wyjechane i tak, kurde, 2 godzinki zostały na dychę, no i to wychodzi, że gdzieś tam, kurde, na siódemce będzie, ale już jest prawie 18, to prawie 20, to o 5 rano by można było ruszać, ale to i tak byśmy nie dojechali do Radomska na miejsce. No, tak się zastanawiam, czy czasem tutaj teraz gdzieś nie stanąć już na pauzę, ale na razie tam kumpel gada przez telefon. Musimy przedyskutować, że może, bo jeszcze są miejsca na parkingu. Tak jakbyśmy stanęli, to byśmy o czwartej, czy tam o której, no o czwartej, czy tam przed czwartą wystartowali i lecieli sobie elegancko. Jest to kuszące. Zobaczymy jeszcze, jakie tutaj poprzeliczam, zastanawiam się, czy no jakbym ciągnął dalej i liczył na łódź szczęścia, że dojadę gdzieś do parkingu, no to może by co? No jechał już na maksa, jutro był cień, że dojedzie się na miejsce, no ale to zobaczymy. No dobra, ja sobie tutaj jadę dalej i odzywam się później. Halo, moi drodzy, jak widać, znowu Marek tupta w takich okolicznościach przyrody. W takich okolicznościach przyrody se tuptam. Już 5 km zrobiłem. Tak, bo już stanęliśmy we dwóch. Wcześniej, tak jak planowaliśmy, jutro o 3:35 jest start. No i będziemy jechać dalej, a tutaj stanęliśmy na strefie przemysłowej, eleganckie miejsce wyczajone na szybkiego, z autostrady zobaczone, że stoją ciężarówki, no to rach, ciach, pach, 9 godzin się wyrobiłem. No i jedno, robię drugie kółko już, tak, tutaj tymi okolicami. Jedno kółko z drewną zrobił kompan, ale mówi, co za dużo, to niezdrowo. I zostawił już. A ja idę dalej. Tak więc pauza, pałdzioszka. Niedaleko jest autohof. Przejdę się tam później. Jak dojdę do samochodu, wezmę plecak, przejdę się, wykąpę. Powrót. 7 godzinek spania, czy tam 6. I można dalej lecieć. Dobra, do jutra, moi drodzy. No i 6. Już w Polsce, moi drodzy. Już w Polsce.
A przy 296 tutaj z Jasna jest z autostrada 4 na drogę 296 wojewódzką. Tutaj zjechaliśmy, jest nowa stacja, nowy sklep, bo kolega chciał sobie jeszcze tam chlebek kupić. O, tu stoi czerwona strzała. I lecimy dalej. Czekają nas dwa korki na Legnicy i na Kostomłotach. Jeszcze tam 3.20 chyba dzisiaj jedziemy. No i pauza. I resztę jutro. No, tak więc odzywam się do Was później. Zobaczcie, moi drodzy, jakimi wioskami tu objeżdżam. Bo na wysokości Kostomłotów jest wypadek. Na Legnickim polu też był, kurde, obcierka. Nie popuścił gościu z BM-ki. No on jeszcze nie znał tej zasady na suwak, że obowiązuje w Polsce. No i na Hama chciał nie wpuścić drugiego, no i się poobcierały. Postałem tam w korku, na szczęście byłem bardzo blisko tego i jakoś to przeszło boczkiem. A drugi korek, wypadek dosyć bardziej poważny jest na Kostomłotach na zjeździe. No i tu objeżdżamy. No. Nie pytajcie którędy, bo wam nie powiem. Dla mojego dobra i kolegi. No ale. Jedziemy. Halo, dzień dobry, mordeczki. W piątek, piąteczek, piątunio. Jedziemy. A jedyneczka już nasza polska. Tutaj pięknie cacy. 22 km do Radomska. Minęliśmy właśnie Częstochowę. I czmychamy sobie na Radomsko. Niby jesteśmy awizowani na godzinę 8:00. Ale to się okaże, jak będziemy na miejscu. Nie no, mam numer telefonu, będę dzwonił przed wjazdem, że jesteśmy, bo tam trzeba dzwonić i się deklarować, że już jesteśmy. No. Tak właśnie. Pracy na przyszły tydzień nie mam. Nadal nie mam. Bo, no nie wiem, szef nie przysłał, albo sam nie ma. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Jeszcze na razie się musimy rozładować. Bo przypominam, że jedziemy we dwóch. O, tam czerwony jedzie, czerwony jedzie. I działamy dalej. Widzimy się na miejscu. Już, moi drodzy, rozładowany, wracam na płytki ładować. Mam numer załadunku już. Ale gdzie jadę? Nie mam bladoziemnego pojęcia. Nic mi tutaj nie powiedział. Tylko sam numer przysłał. Pojadę, to się dowiem. Wiecie co, na tym rozładunku 3.20 czekałem pod samą rampą, no i tam chwilę jeszcze przed, no to tak około 4 godzin by spędziliśmy, kurczę, tam na miejscu. I teraz jedziemy, no ja już jadę, kolega jeszcze tam stoi pod rampą, bo teraz po mnie mieli jakiegoś innego gościa rozładowywać, który ma w tej samej firmie na załadunek i już tam czeka. Czekali na niego z załadunkiem, no i on był, że w pierwszej kolejności, to mi się jeszcze udało rozładować przed nim. I on w moje miejsce wjechał, bo wszystkie rampy były zajęte na rozładunki. No ten mój kolega czeka jeszcze. Może już go teraz wzięli, już rozładowują. W każdym bądź razie już zbliżam się do Piotrkowa. Tu widać stary budynek protektora Woli Krzysztoporskiej. No i zaraz Piotrków, zjeżdżamy
kierunku Opoczna i na płyteczki ładować. I weekend, weekendzik. Tak więc, moi drodzy, no cóż, no kończymy chyba. Byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za obecność. Zapraszam na kolejne. Super, że jesteście. Zapraszam nowych, którzy oglądają, a nie subskrybują, do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Niech się rozwija kanał. Trzymajcie się, cześć! Do następnego! Halo, halo! Holandia i Belgia załadowana. To znaczy, Belgia będzie w poniedziałek na Wałbrzychu. Na razie!